Jeden fekalny tekścik będzie w tym odcinku, jakby co Takie umiarkowanie obrzydliwy, ale ci bardziej wrażliwi Niech na czas oglądania lepiej odstawią szamę Kocham cię za ten content, no i super, ratujesz gościu dzień Zawsze miło mi się patrzy, gdy w poniedziałek jest chociaż coś do pośmiania się Haha, odcinek poprawił poniedziałek Dzień, dzień dobry moi mili, dzisiaj przygotowałem dla was kolejne mądrości Madek Polek Wszechroszczących, na jakie można się natknąć w internetach Beka z Madek, odcinek 81, zapraszam Jeśli nie widziałeś jeszcze poprzednich odcinków tej serii, to tutaj podrzucam kartę z playlistą. Gorąco zapraszam, a teraz zaczynamy! do tych, którzy jeszcze wierzą, że praca to najważniejsza rzecz w życiu. Przestańcie się oszukiwać, bo prawdziwa sztuka to nie wynajmowanie się za pieniądze, ale wychowywanie dziecka. To właśnie urodzenie potomka to jest prawdziwa sztuka, a nie codzienne tyranie w biurze, w sklepie, na budowie itd. Wiem, że niektórzy wolą spędzać czas w pracy niż z własnymi dziećmi, bo przecież o wiele bardziej sensowne jest przesiadywanie przed komputerem niż budowanie relacji z małym człowiekiem, który nauczony jest kochać bezgranicznie i dawać radość bezwarunkowo. No jasne, praca bez sensu, to właśnie wychowywanie a nie dzieci to jest prawdziwe bogactwo bo kto potrzebuje pieniędzy gdy może mieć bezcenne chwile z własnymi potomkami no może poza bankiem porzućmy te złudzenia o sensie pracy i skupmy się na prawdziwych wartościach tak więc dla tych którzy wciąż myślą że praca to jest najważniejsza rzecz w życiu szkoda słów a dla tych którzy rozumiemy prawdziwą sztukę życia czyli wychowywanie dzieci niech każdy dzień będzie okazją do świętowania tego niezwykłego daru a wasze studia i doktoraty są tak naprawdę też nic nie warte a gdybyśmy tak się umówili że kto chce to rodzi dzieci a kto chce robi na przykład doktorat, a jeszcze inny może zrobić oba albo nic, i nikt nikogo nie ocenia, i nikt nie domaga się poklasku z powodu swoich życiowych wyborów, czy przesadzam. Najlepsze jest to, że te studia i doktoraty, którymi tak gardzą, kończą osoby, które odbierają ich porody i leczą ich dzieci, ale dobra. No pewnie, urodzenie dziecka jest większą sztuką niż jakieś tam studiowanie medycyny i na przykład przyjmowanie tych porodów i wykonywanie cesarskiego cięcia. Oczywista oczywistość. Cesarskie, co? Proszę cię, nie wymawiaj. Nawet tych słów odbierających magię cudu narodzin dzieciątka. Odebranie nam naszego dziecka natychmiast po jego narodzinach było skrajnie niesprawiedliwe i szokujące. Nasz syn nie miał nawet szansy doświadczyć pierwszych chwil życia w domu, zamiast tego został oddany w obce ręce. Od tamtej pory bezustannie walczymy o jego powrót, ale napotykamy na liczne przeszkody głównie ze względu na ograniczone prawa. Jednak to, co nas najbardziej bulwersuje, to brak jakiegokolwiek wsparcia finansowego od momentu narodzin dziecka. Mimo rejestracji naszego syna w urzędzie, nie mieliśmy szansy złożyć wniosków o różnorodne świadczenia, takie jak 500 plus czy inne pomocowe programy. Teraz będąc w zaawansowanej ciąży, żądamy uzyskania pełnej rekompensaty finansowej za to, co nam zostało odebrane. Jednak nie mamy pojęcia, gdzie i jakie wnioski złożyć. Nasz syn urodził się w lutym tego roku, a od kwietnia przebywa w rodzinie zastępczej. Chcemy, aby wszelkie świadczenia, które nam się należą, zostały nam przyznane natychmiastowo oraz domagamy się rekompensaty finansowej za cierpienia emocjonalne i materialne. Utrata więzi i kontaktów z naszym synem oraz nieustanna tęsknota powinny być w pełni zrekompensowane. Obecnie możemy widywać naszego syna tylko raz na dwa tygodnie, co pogłębia nasze cierpienie. Dlatego też oczekujemy, że odpowiednie organy wreszcie zaczną działać w naszym interesie i zapewnią nam sprawiedliwość oraz należne środki finansowe, których nam się należą. Z tego, co można wywnioskować, czytając ten post, walczymy o jego powrót, należy czytać jako: walczymy o świadczenia, a jego mamy gdzieś. Staramy się tak bardzo. Te świadczenia nam się po prostu należą. Mam nadzieję, że kiedyś będzie będzie obowiązywać jakieś uprawnienie do posiadania dzieci. Jak to jest, że na kierowanie autem trzeba mieć prawo jazdy, a na powołanie na świat człowieka wystarczy czasem porządnie zachlać? Ale może dzieciak przynajmniej wyrośnie na ludzi u obcych? Nie bez powodu go zabrali. Mam nadzieję, że to drugie dziecko też lepiej trafi. Wczoraj przyjechałam do pracy do Niemiec i muszę przyznać, że wcale nie jest łatwo wrócić do codziennego trybu pracy po tak długiej przerwie. Szczególnie teraz, gdy mam dwójkę maluchów, których chciałabym więcej widywać. Zastanawiam się, od kiedy mogę starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Może to brzmi trochę leniwie, ale szczerze mówiąc, bardziej chciałabym być w domu z moimi dziećmi niż spędzać całe dnie w pracy, bo rodzina to dla mnie priorytet. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jak wygląda proces ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech? Czy istnieją jakieś wymagania dotyczące długości przebywania w pracy, aby móc skorzystać z tego wsparcia? Chciałabym lepiej zrozumieć moje opcje i możliwości. Przyznam szczerze, że nie zawsze łatwo jest pogodzić pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi, zwłaszcza gdy dzieci są jeszcze małe syn 13 lat. I córka 14 lat, i potrzebują uwagi i opieki. Właśnie dlatego zastanawiam się nad opcjami, które pozwolą mi spędzić więcej czasu z nimi, jednocześnie zapewniając potrzebne środki finansowe dla naszej rodziny. Więc od kiedy mogę starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech? Od wczoraj, jeśli przyjeżdżasz w pełni księżyca. Jeśli w nowiu, no to mam złą wiadomość. Jakoś trzeba będzie przebidować te dwa dni. Natomiast zaletą jest to, że dostajesz od razu wyrównanie od 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jeśli na Natomiast przyjechałaś w odpowiednim czasie, to wydaje mi się, że od razu jak przejeżdżasz przez granicę, to wpływa ci zasiłek automatycznie na konto, przynajmniej kiedyś tak było. Dobrze, że nie sprawdziła przepisów i gówno dostanie, jak nie przepracuje 12 miesięcy. Po co przyjeżdżała? Trzeba było od razu papiery złożyć bez meldunku, tak to tylko koszty. Kwestie 13 i 14letnich maluszków pozwolę sobie całkowicie pominąć. Potrzebuję wsparcia od ludzi, którzy mają nadmiar pieniędzy. Mam dość ciężką sytuację finansową i nie mogę. Już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Mam troje wspaniałych dzieci i męża, których kocham ponad życie, ale brak pieniędzy naprawdę utrudnia nam życie. Nie mamy luksusów. Nasze codzienne życie to walka o przetrwanie. Mój mąż nie pracuje, bo odpoczywa, a pieniądze, które otrzymujemy, nie wystarczają na pokrycie wszystkich naszych potrzeb. Codziennie musimy martwić się o to, czy uda nam się opłacić rachunki, czy wystarczy nam na jedzenie, i czy nasze dzieci będą mieć wszystko, czego potrzebują. Chcę, żeby moje dzieci miały normalne dzieciństwo, żeby nie musiały znać smaku biedy. Chcę im zapewnić godność. Warunki życia i możliwość spełniania marzeń, ale bez pieniędzy to niemożliwe. Dlatego zwracam się do tych, którzy mają więcej niż im potrzeba. Proszę was o wsparcie. Obiecuję, że wykorzystam każdą ofiarowaną kwotę na poprawę naszej sytuacji życiowej. Może też jakieś podróże, aby ciekawie spędzić czas z całą rodziną. Proszę was o zrozumienie. Chcę jedynie zapewnić godne życie mojej rodzinie. Jeśli jesteś w stanie pomóc, odezwij się do mnie. Ja nie, ale znam takiego chłopaka, co mieszka nie tak daleko ode mnie. Niby nie widzę jego domu z okna, ale spacerkiem to będzie z 15 minut, więc blisko. I on też nie. Jak mam za dużo, to niestety po prostu przepierdzielam na głupoty. Też przygarnę, jak ktoś ma na zbyciu. Ważne, żeby się nie zmarnowało. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale pieniądze są dla ludzi pewnego rodzaju balastem, który nieraz powoduje wiele problemów i może też przysłonić prawdziwy sens życia. Ale jest na to rozwiązanie. Jako dobry człowiek mogę przejąć część tego brzemienia, jeśli ktoś chciałby przelać mi pieniążki. Proszę pisać śmiało. Ile to jest za dużo? Czy w tym kraju może być za dużo wó kasy albo narzekania, no litości. Pamiętaj, aby zostawić suba na kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a chcesz być na bieżąco z filmami. No i koniecznie zostaw jakiś komentarz dla zasięgu. Jak nie masz pomysłu, to napisz, nie wiem, czy lubisz kalafior. Rozczarowała mnie matka chrzestna mojego dziecka. Wiem, że być może nie wszyscy zrozumieją moje uczucia, ale to nie zmienia faktu, że czuję się zawiedziona i zrażona jej postawą. Przyjaciółka, która powinna być wsparciem, okazała się być kompletnie nieczuła na potrzeby mojego syna i naszej sytuacji finansowej moja przyjaciółka, matka chrzestna mojego Adasia jest osobą zamożną. Mieszka z partnerem, mają dostatnie życie, a nawet niedawno była na dwóch luksusowych wycieczkach zagranicznych. Nic złego w tym, że cieszy się swoim sukcesem, ale kiedy przychodziło do wsparcia dla Adasia okazała się skąpa i obojętna. Na chrzciny mojego syna podarowała mu zaledwie 200 zł i kilka zabawek. Oczywiście każdy gest powinien być doceniany, ale w jej przypadku to po prostu kropla w morzu jej możliwości. W końcu gdy wydaje dziesiątki tysięcy na egzotyczne wycieczki, 200 zł to dla niej tylko drobne. Chodzi mi przede wszystkim o brak zrozumienia i empatii. Wie doskonale, w jakiej jesteśmy sytuacji finansowej, wie, ile mamy długów, a mimo to nie zrobiła nic, by nam pomóc. Liczyłam na to, że sama zaproponuje jakąś formę wsparcia, może nawet pożyczkę, ale okazało się, że muszę prosić o pomoc, co jest dla mnie upokarzające. Nie wiem, jak mam zareagować. Czy powinnam powiedzieć jej prosto w oczy, jak bardzo mnie zawiódł jej brak zaangażowania i hojności, czy może lepiej przemilczeć to wszystko i udawać, że nic się nie stało? Czy w ogóle jest sens utrzymywać taką relację z Osobą, która okazuje się być egoistyczna i bezwzględna, czuje się oszukana i zlekceważona, a moje zaufanie do niej zostało poważnie nadwyrężone. Ja bym zgłosił sprawę do prokuratury i żądał wypłacenia dwóch miesięcznych pensji chrzestnej plus odsetki karne. Będzie miała nauczkę i będzie dodatkowo wiedziała, jak zachować się podczas pierwszej komunii świętej. Stanowczo przestałbym się zadawać z taką przyjaciółką. Nie powinna nigdzie jeździć. Najlepiej jakby zostawiła sobie kwotę potrzebną do przeżycia, na rachunki i żeby na chleb i wodę stać. Resztę powinna przeznaczyć na spłatę długów rodziców chrześniaka i koniecznie zaproponować opiekę nad dzieckiem, żeby umęczeni rodzice mogli na jakieś czasy wyjechać, które oczywiście im zafunduje. No kompletnie nie rozumiem dzisiejszych chrzestnych. Jak można takie rozrzutne życie prowadzić? Czy ty jesteś nienormalny? Przecież test smaku kupy dziecka nie polega na tym, aby zajadać się kupą, tylko żeby wziąć trochę na język, sprawdzić jak smakuje, żeby wyczuć, czy ze zdrowiem dziecka wszystko jest w porządku i wypluć. Ludzie są zbyt przewrażliwieni na tym punkcie, a to... To normalna procedura, gdy matka samodzielnie chce zbadać stolec dziecka. Ludzkie zmysły są niewiarygodnie wyczulone na wszelkiego rodzaju zmiany, szczególnie jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. Dla wielu matek stolec dziecka jest jednym z pierwszych wskaźników jego stanu zdrowia. I choć może to brzmieć nietypowo dla niektórych, warto zrozumieć, że matka w ten sposób może badać, czy dziecko prawidłowo trawi pokarm, czy nie ma żadnych nietypowych zapachów ani kolorów, które mogłyby wskazywać na problemy zdrowotne. To osobista decyzja matki, która chce być jak najbardziej pewna, że jej dziecko rozwija się prawidłowo i nie ma żadnych problemów zdrowotnych. Jest to również przejaw troski i zaangażowania w zdrowie malucha. Jako matka nie rozumiem tego obrzydzenia badaniem smaku stolca dziecka. Przecież dziecko to dla matki najbliższa osoba, a takie badanie to po prostu naturalny sposób nadbanie o jego zdrowie. Wielkie mi rzeczy. Zdrowie dziecka to priorytet, więc dlaczego nie spróbować smaku kupy, żeby się upewnić? To jak degustacja wina, tylko trochę inaczej i pewnie bardziej aromatycznie. To jak w jakimś programie kulinarnym, tylko zamiast oceniać smak dań, ocenia się smak. Kubki. Aha, i zamiast kucharza mamy mamy. Brzmi jak pomysł na nowy hit telewizyjny. Mamy i kubki, kulinarne przygody macierzyństwa. Ten temat stał się już tak znany w tej serii, że myślę, że powinniśmy zrezygnować z tych przestarzałych metod diagnostycznych i wprowadzić smakowanie kupy dziecięcej jako standardowy protokół medyczny. No bo po co komu medyczne studia, skoro wystarczy tylko posmakować? Świetnie, że coraz więcej matek rozumie wartość tego testu. Bon appetit!